trzeba po prostu przede wszystkim złożyć to tak, żeby ten szkielet po prostu wyglądał tak, jak w rzeczywistości powinien wyglądać, a nie jak po prostu jakieś puzzle. A elementów do złożenia jest całkiem sporo, bo i eksponat jeszcze za życia należał do tych największych. Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego może pochwalić się nowym eksponatem. To szkielet płetwala zwyczajnego, zwanego potocznie finwalem, drugiego co do wielkości zwierzęcia na Ziemi. Pewnie za życie ważył około 20 paru ton, długości około 17 metrów. Szkielet wieloryba zapakowany w kartony i owinięty folią przyjechał do Gdańska z Niemiec. Małe i duże kosteczki, każda policzona i opisana, wjeżdżały po kolei na Wydział Biologii. Najwięcej problemów sprawiło przetransportowanie największej części, czyli czaszki, która stanowi 1/4 długości ciała eksponatu. Fragment czaszki i żuchwa, no zdecydowanie one robią największe wrażenie, no i są też najcięższe z tych wszystkich kości. Ile waży, nie mam pojęcia, jak wygląda, mieści się na palecie, no jest spłaszczona, charakterystyczna, tak jak dla ssaków morskich. Taki eksponat na polskiej uczelni to rzadkość. Najczęściej trafiają się pojedyncze kości. Szczątki pojedyncze kości myślę, że są na większości uniwersytetów biologicznych, nawet w dużej ilości szkół, ze względu, że od czasu do czasu się znajduje pojedyncze kręgi, czy dawniej były przywożone przez na przykład wyprawy polarne. Natomiast szczerze mówiąc, wydaje mi się, że w Polsce nie ma w chwili obecnej wystawionego kompletnego szkieletu wieloryba. Wieloryb, a raczej to, co już z niego pozostało, został wypożyczony w gdańskiej placówce przez niemieckie Muzeum Morza na 10 lat z możliwością przedłużenia. Po rozpakowaniu i zdjęciu folii rozpocznie się jego montaż. Dalej będzie składanie tego szkieletu i powieszenie go na tej tutaj rurze, którą widać, po to, ażeby można było oglądać go z każdej ze stron, z góry, z dołu, z boku, po to, żeby można było przeprowadzić tutaj od studentów do uczniów szkoły podstawowej, pokazywać, jak wyglądają kręgi, jak wygląda czaszka, żuchwa. Okaz dołączył do pozostałych szkieletów dużych ssaków stojących na Wydziale Biologii. Zawiśnie obok szkieletu żyrafy, nosorożca, hipopotama i żubra. Wszystko dla dobra nauki.